się tam dostałeś? Czy zawieźli ciebie w worku? Za granicę poszła trójka naszych asów z naszej klasy. Teraz tęsknią, bo chcą wrócić, ale tam jest więcej kasy. Ale tam jest więcej kasy. Maryś Hen w Kanadzie siedzi, ale wyszła za Polaka. Śledź mieszka blisko Witka, po sąsiedzku ma chłopaka. Mogą teraz się spotykać i wspominać dobre czasy, kiedy byli bardzo mali i chodzili do jednej klasy. Chodzili do jednej klasy. Irka za to jest w Londynie i pracuje z Anglikami. Bardzo dużo wie o życiu i ich wiedzą swoją mami. Rozjechali się po kraju, jakoś dziwnie tak na prędce. Życie znają bardzo dobrze, mają pracowite ręce. Mają pracowite ręce. A Alina zawsze miała dobrą głowę do fizyki. Uczy dzieci jak jej mama matematycznej metodyki. Maryśka mieszka dziś w Warszawie, zmienia litery w swym nazwisku. Adam też mieszka w stolicy, do Maryśki ma więc blisko. Do Maryśki ma więc blisko. Rysiek uciekł na południe i pensjonat tam prowadzi. To jest bardzo sprytny chłopak, wszędzie sobie sam poradzi. W Orzeszu mieście jest nas garstka, sensu życia nikt nie gubi. Dzieci bawi tu Iwona, wszak dzieciaki bardzo lubi. Wszak dzieciaki bardzo lubi. Dorota w sklepie dziś doradzi, to dla kupujących wsparcie. Orzesz to wojskowe miasto i my stoimy tu na warcie. Gosia pracowała w banku, ta widziała wielką kasę. Hanka wydawała książki, wydała ich całą masę. Wydała ich całą masę. Marek kiedyś modne imię, w klasie było aż trzech Marków. Marek Kadoś ten najlepiej grał za z wszystkich w gałę. Marek Długi nic nie zmalał, jest już prawie generałem. A ten trzeci pierwszy odszedł, później za nim jeszcze kilku. Jeździ kiedy chce na północ, harcerz ma niejedną wadę. Już nie dzieci, a dorośli, lata lecą nieuchronnie. Trzeba trzymać się gromady i być dzieckiem zawsze modne. I być dzieckiem zawsze modne. W naszej klasie biblioteka, nie ma ławek, to nas boli. Powrót do czasów młodości zawsze myśli nam rozpala. Można spotkać starych gości, bardzo ważna to jest gala. Bardzo ważna to jest gala. Trzeba wspomnieć nasze panie, było trzy ich w podstawówce. Pierwsza była pani Herter, tato krótko nas trzymała. Później przyszła Malitkowa, bardzo miła młoda dama.
To był bardzo dobry rocznik, do dziś podziw innych budzi. I to koniec tej historii, co o naszej klasie czyni.